tvpodkarpacie.pl. Piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie i wielkie żużlowe emocje w Krośnie. W ramach 10. kolejki drugiej ligi KSM Krosno podejmował Stalmet Kolejarza Opole. Od samego początku na nieznacznym prowadzeniu byli gospodarze, ale nie mogli odskoczyć rywalom na większą liczbę punktów. W 11 wyścigu goście skontrowali i dzięki zwycięstwu 5-1 wyrównali stan spotkania. Wszystkie miały więc zadecydować biegi nominowane. Emocje sięgnęły zenitu. Dzięki fenomenalnej postawie w ostatnim wyścigu Krośnianie pokonali przeciwnika 48-41, zgarnęli punkty za zwycięstwo oraz dodatkowe oczko za bonus.
Przede wszystkim podziękowania dla kibiców. Super doping, pełen stadion, miło się jeździ. No co, no robiliśmy co w naszej mocy. Mecz wygrany, to jest najważniejsze. Tak jak już po raz kolejny tutaj do wywiadów powtarzałem, mogłem gdzieś tam w tych biegach powalczyć i te jedynki gdzieś tam może pogubić, a może by było lepiej. No wiadomo, Ila wygrywał biegi, dowoziłem jedynki, były 4-2, także czyli wszystko do przodu. No, mój początek tradycyjny, gdzieś tam się, nie wiem, gdzieś gubię na początku, no ale dobrze, najważniejsze, że wszystko wyszło dobrze, najważniejsze, że wygrała drużyna i będę się całym, że tak powiem, sobą i zdrowiem poświęcał dla drużyny, bo tych ludzi, co tu spotkałem, serdecznych, towarzystwo, wszystko jest po prostu wspaniale. Spotkanie na pewno fajne, bo wyrównane, trzymało w napięciu. I no co też powiedzieć, no trochę pecha miał Krzywosz, bo jechał na 4-2, defekt zanotował, gospodarze wystrzegli się defektów i tak wyszło, no bardzo fajny mecz i tyle, no wygrała drużyna o łódź szczęścia lepsza. No. Robiliśmy wszystko, żeby wygrać, niestety nam trochę coś zabrakło, no i chyba jeszcze zostało tam kilka meczów. Jeszcze szanse jest na play-offy, ale tak już coraz mniej, nie? Wszystkich pozdrawiam kibiców, nie? A dziś naprawdę walczyliśmy o 3 punkty i mamy to, i mam plus bonus. Idziemy dalej wygrywać. Wszystkim dziękuję dla wszystkich chłopaków, kto dziś jeździł. I bardzo dziękuję kibicom, kto do nas trzymał kciuki. W 15 biegu przegrałem start, spróbowałem pojechać, popróbować ścieżki. Znalazłem te ścieżki, które odpowiadają i korzystne. Trochę mi brakło, ile ja chciał mi mocno przycisnąć płot, nie chciał trzeci raz rzędu ze mną przegrać. No, a ja trochę odpuściłem, bo 15 bieg my musieliśmy wygrać 5-1, żeby było na remis. I musiałem zahamować, nie chciałem się ryzykować, no i odpuściłem to. No tak, no, humorów nie ma, no, play-offy coraz dalej. Pierwsze dwa biegi nie udało się wygrać start, ale w trasie było bardzo dobrze. A później przywiózł dwie dwójki, trochę to się zmienił, a ostatni bieg bardzo się dobrze dopasował, poszedł w dobre strony, przełożenie. Wygrał start, dostałem miejsce do biegu Dawidu Bielogowi, nie, żeby tam pojechał i przyjechaliśmy na 5-1. Każdy zespół jest twardy, to nie ma tak, że ktoś przyjedzie i będziemy sobie wygrywać w kuluarach. Treningów mamy tutaj, że tak powiem, jak na lekarstwo, no bo wszystko komplikuje nam pogoda. Ja powiem szczerze, siedzę tu od czwartku, a w piątek wyjechałem tylko dwa razy na tor. Także no naprawdę, musicie nas też zrozumieć, że my cały czas się uczymy. Ja myślę, że ten tor dopiero będzie taki handicapem na przyszły sezon, gdzie tych jazd będzie dużo więcej, gdzie by można było sobie odjechać dwa spokojne treningi, spróbować dwa motocykle, dodatkowo może jakiś silnik poszukać czegoś. Tak, no z powrotem dzisiaj, uwierz mi, jechaliśmy jak na wyjeździe, bo tak jak sami widzieliście, padało od piątku praktycznie do dzisiaj w nocy, także to wszystko było zagadką i tyle. No, walczymy, staramy się, robimy co możemy, tak jak już powiedziałem, mamy fajną drużynę, fajną atmosferę i tylko do przodu. Kolejny mecz w Krośnie 16 lipca. KSM zmierzy się z PSŻ Poznań. TV Podkarpacie.pl